Dzień dobry. Co dziś jest? Środa, czwartek? Środę. Nastąpiła przyspieszona akcja pakowania niewiadówki z rana. Jest 7:50. Ogarnęliśmy wszystko w 40 minut. I za chwilę ruszamy w Alpy Francuskie. No to wyjechaliśmy na Autobahnen. I plan jest taki na dziś. 584 km jeszcze. Jedziemy pod Dion, potem pod Lyon i będziemy meldować się na kemping RCN Camping. Tutaj co chwila są znaki zakazu wyprzedzania przez ciężarówki i samochody z przyczepkami, więc do Freiburga pewnie będziemy się kulać za tirem 83 na godzinę. Ten rejon, w którym tu byliśmy, nazywa się Schwarzwald i całkiem pozytywnie nas zaskoczył. Trochę tu jest tak południowo, bo są wszędzie takie pagórki i na tych pagórkach wszędzie są winnice, festiwale wszędzie były te winne, bo jest wrzesień, to jest pora zbiorów. Bardziej taki południowy klimat niż no, taki jak w Polsce. Temperatury w dzień przekraczały ponad 30 stopni. Tak się zastanawiam, czy my dobrze jedziemy, bo Google pokazuje, że najszybsza trasa jest przez Szwajcarię. Tylko my nie mamy winiet na Szwajcarię, bo tam jest tylko roczna winieta za chyba niecałe 300 zł. Więc jedziemy trochę naokoło. Pokazuje, że 8 minut wolniej przez, no naokoło przez Francję. Nie wiem, jak to kwotowo wyjdzie, bo we Francji są bramki na autostradach. Nie mam pojęcia w ogóle, ile ta autostrada będzie kosztowała, bo nigdy we Francji nie byliśmy. Więc zobaczymy, potem porównamy, czy bardziej się opłacało jechać przez Szwajcarię, czy bardziej tak jak my wybraliśmy przez te bramki we Francji. I przejeżdżamy nad Renem i wjechaliśmy do Francji. O, jakaś hopa, żebyśmy przyczepy nie zgubili. Pierwsze wrażenie z Francji jest takie, że się zrobiło trochę brzydziej. Taka autostrada jest trochę bardziej zaniedbana i są napisy tak dziwne, że nie jesteśmy w stanie tego wymówić. Ewa, powiedz coś po francusku. Je ne peux pas le tourner. Pierwsze bramki przed nami. Tu jest karta? Tu jest, nie? Dobra, udało się zapłacić, nie wiem jak, bo ten automat był dziwny. Był jeden jakiś czarny guzik i miejsce na kartę. Wciskałem kartę, nie chciała wejść. Wcisnąłem guzik, nic się nie działo. Potem zacząłem pchać tą kartę. W końcu weszła. Pobrało 3 euro, szlaban się otworzył i jedziemy. Mam takie wrażenie, że bardzo duży chaos jest na tej drodze. Po prostu dziesiątki tirów i non-stop tu jest walka, który pojedzie 1-2 km na godzinę szybciej. No. Wjechaliśmy na kolejny płatny odcinek, pobraliśmy bilecik, więc pewnie euro wyrok będzie na następnych bramkach. Czwarte tankowanie. 26 litrów, 52 euro. Musiałem rozkminić ten automat. Nie okazało się to trudne. Wystarczy wsadzić kartę, wpisać PIN, zatankować i pobiera nam z konta tyle, za ile zatankowaliśmy. Jedziemy dalej. Na niemieckim paliwie nam Skoda z przyczepką paliła 8384. Tyle mam od ruszenia. A we Francji zatankowaliśmy i o, 7,9 było przed chwilą, już 8,0 wskoczyło. Jadę 90 na godzinę cały czas. Więc nie wiem, o co chodzi, że w Polsce zawsze koło dychy pali. To jest jakiś spisek chyba. Albo z górki tutaj jest cały czas, albo z wiatrem. Trwa wyścig z czasem.
zawsze to po godzinie 20 sekund szybciej na miejscu będzie. To on jedzie ćwierć kilometra na godzinę szybciej od nas. Ale się nie poddaje, jeszcze cała ta cysterna do wyprzedzenia. Akcję dociążenia trochę przodu, bo mnie mniota na wietrze, a ważyłem na haku, miałem nacisk 66 kg, więc dołożę trochę tu wody i powinno być lepiej. Jest prawie 30 stopni, więc cieplutko się tu robi. Ciekawe, jak będzie tam dalej na południu. €51. 350 km. Zapłaciliśmy €50. To tak drogawo, ale taniej chyba niż z Konina do granicy z przyczepą. Do kempingu zostało 90 km. Powoli podjeżdżamy pod Alpy i zaczęło się ochładzać. Spadła temperatura z 30 stopni na 28. Zaczyna się robić ładnie. Gdzieś tutaj na wprost, albo tam trochę po lewej, czai się najwyższy szczyt Europy, czyli Mont Blanc. Ciekawe, czy go dostrzeżemy z dołu. Trzecia bramka za nami i chyba ostatnia. €20, czyli ile w sumie wyszło? 74 euro za przejazd 500 km. Już nigdy nie będę narzekał na winietkę za 15 euro w Słowenii. Nigdy. Też nasz kemping, 1700 metrów zostało, jechaliśmy samej jazdy 7,24, w sumie 8 godzin, 581 km, średnia prędkość 79, dzisiaj poszło całkiem sprawnie. Zaraz wjeżdżamy na kemping i się meldujemy. Jesteśmy zameldowani, trwało to może 2 minuty, bo robiliśmy rezerwację online. Jedziemy szukać naszego poletka. No dobra, wjechaliśmy na naszą parcelkę, która jest olbrzymia. Tylko żeby na nią wjechać, to trzeba dwa razy pod kątem prostym, by było wycofać tyłem. Ja jeszcze nie jestem taki hop do przodu, żeby tak wjechać. Musiałem użyć mojego biomovera do tego. Biomover o imieniu Ewa pomógł wepchnąć przyczepkę. I mamy taki widok. Ten kemping ma jedną wadę. Blisko jest bardzo wysoka góra, która zasłoni za chwilę słońce. I będziemy mieli zachód o 17 zamiast przed 20. Ewa sprząta. Bożeś nabrudził. Wybór tego kempingu nie jest całkiem przypadkowy. Wybraliśmy go, ponieważ z tą oto górą, na której teraz jest słońce,
wiążemy pewne plany w przyszłości niedalekiej, być może jutro, jak pogoda pozwoli. Na kempingu stoi taka niewiadówka i to jest taka tradycja związana z tymi przyczepami, że się podchodzi do tego okna i się zamawia jedzenie. Ja dziś zamawiam może jakiś makaron z soczewicą w sosie pomidorowym, z cebulką i może roszponką. Da się coś zrobić, kierowniczko? To jest samoobsługa, zapraszam. Na kempingu nie ma zbyt dużej ilości osób. Parcele są mega wielkie, więc nikt tu nam na głowie nie będzie siedział. Tutaj w tym budynku są toalety, a tam dalej na wjeździe jest basen. Może jutro go odwiedzimy. Trochę tak tutaj jesiennie się zrobiło, bo już liście lecą z drzew. Wiatr wieje. Ale jest 28 stopni, więc jest cieplutko jeszcze. Mam nadzieję, że te 4 dni, które tu zaplanowaliśmy, to pogoda będzie przynajmniej taka, jak jest teraz. Pani cebulą daje na cały kemping. Co, wy z Polski przyjechali? Na skąd? Zrobili tutaj taką małą lipę, bo internet jest w cenie. Ale taki 3 megabitowy na sekundę. A jak chce się szybszy internet, to można sobie wykupić chyba za 2 euro. Ale kemping ogólnie nie jest drogi. W Niemczech płaciliśmy 36 euro za dobę. Za ten ostatni, za ten pierwszy chyba 32 albo 3. A tutaj doba kosztuje bez zniżek 21 euro. Dwie osoby z przyczepą i parcela taka duża. Tamten szczyt, co tak wystaje, to jest Grand Charnier d'Allemont. I ma 2842 metry. I chyba tam jest jakaś akcja ratunkowa, bo od pół godziny śmigłowce krążą. Coś się chyba tam stało. Inna strona podaje 2777. Muszę się ogarnąć tutaj w tym paśmie alpejskim, co tutaj czym jest i gdzie to widać. Kto to nas odwiedził? Pan Zięba. Pani? Pan. Pan Zięba. My chyba mamy na przyczepie napisane karmiciele ptaków, bo jak gdziekolwiek przyjeżdżamy, to przylatują do nas jakieś ławice ptaków. Sprawdzam strefy lotów dronów, które tutaj obowiązują w okolicy, bo odkąd zrobiłem sobie uprawnienia pilota bezzałogowego statku powietrznego i wiem, co grozi za latanie w strefach wyłączonych, to skrupulatnie to staram się sprawdzać. Połowa naszego kempingu jest w takiej zonie wyłączonej. Ewentualnie jedno ujęcie można zrobić z końca kempingu. Idziemy małą obczajkę zrobić okolicy i zobaczcie, był zachód słońca, jest po 18, ale zaraz jeszcze wschód będzie za tej górki. Tu mamy totem, co jest na tym kempingu. Bistro, sklepik, boisko, śmietnik, basen, plac zabaw, pranko i podjazdy dla... I myjnia dla rowerów. Myjnia dla rowerów? O! O! O, piłkarzyki, ping-pong. Faktycznie, myjnia dla rowerów. Mamy drugi wschód słońca dzisiaj. I wzdłuż rzeki jest taka rowero-koniostrada. Wszelki ruch zabroniony bez... autoryzowanego. Czyli bez zezwolenia. I ktoś ostrzelał ten znak chyba z Pietrówki albo Śrutówki. Kończymy tego vlogaska, zaraz idziemy spać. Musimy się wyspać, bo jutro rano ruszamy na podbój Alp. Ale to już będzie w następnych filmach. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia, hej!